Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Słupskiej Szkole Policji. Jest mi niezmiernie miło Państwa gościć, tym bardziej, że mamy możliwość spotkania się w dosyć szczególnych okolicznościach, czyli na drugich zawodach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jak Państwo doskonale wiecie, bo w znakomitej większości byliście uczestnikami tego szkolenia od paru lat, jesteśmy przewidywani w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym jako ta ze służb, która w tym systemie funkcjonuje i Państwo jesteście tego przykładem. Szanowni Państwo, przede wszystkim witam osoby, które wspierają nas bardzo mocno w organizacji. Witam sędziów, zarówno sędziów policyjnych, jak i pozapolicyjnych. Witam wszystkich tych, którzy organizują to przedsięwzięcie. Witam kierowników drużyn, a przede wszystkim witam samych zawodników. Proszę Państwa, oczywiście jest to turniej, więc jest jakaś rywalizacja, ale przede wszystkim moim zamierzeniem jest to, abyśmy mieli możliwość wymieniania swojej wiedzy i swoich doświadczeń przynajmniej raz w roku. Chciałbym, abyśmy nie zaprzepaścili tego potencjału, który jest tworzony między innymi w Sułkowicach, abyśmy mieli możliwość kontynuowania całego tego przedsięwzięcia w przyszłości, abyśmy w tym kierunku bardzo mocno się rozwijali jako polscy policjanci. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Nie przedłużając, bo za moment test, życzę powodzenia na teście, a później powodzenia w trakcie realizacji zadań praktycznych.